I zobaczcie, to wszystko pulsuje tutaj w rytm muzyki. Czyli dodali nową opcję w grze? O, to jest to. BPM Matched Environment. Teraz będzie nam pulsować ten świat tutaj w grze. Gdzie to ma się świecić? Przy Horizon ulicznym. Okej, no to przejedźmy się tam. Na razie przejedziemy się autostradą, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, Treasure Challenge Complete. Nawet nie wiem co zrobiłem, ale już mogę znaleźć skarb. O, tutaj to wszystko jest. Ty, nawet takie słońce w tym stylu. Bardzo ciekawie. Co na to powiecie? To jest teraz festiwal dla boomerów. No bo to jest taki stary styl, nie każdemu dzisiaj będzie się to podobać. Ale tak, jest coś takiego, takie neony, czyli Need for Speed Unbound dodali teraz też takie boomerską aktualizację zrobili, dlatego że jest tam aktualizacja taka typowo Need for Speedowska z Undergrounda 1, 2 i z Most Wanted. Czyli początek lat 2000, nie? O, tutaj taki jakby tunel jeszcze? Fajnie. I taki kawałek jest właściwie tej autostrady. Można sobie zdjęcia porobić. No i jest noc. W sumie dosyć długo jest już ta noc. Ciekawy jestem, czy ta noc będzie cały czas, czy to będzie znikać. Okej, ja mam chyba włączoną muzykę. Tak, i zobaczcie, to wszystko pulsuje tutaj w rytm muzyki. I co wy na to? A, to jest ciekawe. A, fajne, niefajne. Jak ktoś lubi, może sobie to włączyć. Jak chcecie sobie to wyłączyć, to wchodzicie sobie tutaj i na sam dół trzeba chyba zjechać, tak? Tak, BMP Matched Environment. To możecie sobie włączyć lub wyłączyć, jak wam tam pasuje. I teraz po prostu będzie się tak, o, świecić, nie? A tak, coś dodali. W sumie, wiesz, raz sobie to zobaczysz i po temacie. A nie mamy żadnego chyba nowego trybu jazdy ani nic takiego, więc to jest taki klimat retrowave. No, nie każdy będzie to lubił, niektórzy może będą, inni nie. Ale jest coś takiego, przerobili nieco ten świat. I mamy się cieszyć. Ja nie jestem tym porażony, powiem szczerze. Fajne to jest, fajnie wygląda, ale ty sobie raz przyjedziesz, zrobisz jedną, drugą fotkę i w zasadzie na tym się temat skończy, nie? Moim zdaniem te aktualizacje tutaj w Forcie Horizon 5 już trochę zwolniły, więc tak naprawdę to, na co czekamy teraz, to zapowiedź Forcy Horizon 6. No bo zobaczcie, tutaj kiedy ostatnio był taki nowy tryb, że faktycznie możemy coś nowego robić w grze, typu, nie wiem, eliminator nowy jakiś, nie? Jakiś drużynowy eliminator, jakieś wyścigi zupełnie inne. Albo coś, co możemy faktycznie z tymi samochodami i z zupełnie innego porobić. No nie, dodają nam takie jakieś, o, rzeczy typu to, co tutaj widzimy, gdzie się przyjedzie raz. Dodają nowe furki. Nie, ale nawet teraz nie było tego płatnego pakietu, co jest dziwne, bo od kilku miesięcy wstecz dodawali te nowe pakiety samochodów płatne. Można je sobie kupić, można ich nie kupić, ale były. To co? Odbieramy? Odbieramy go. Z 21 roku? Proszę bardzo. To jest jeden z nowych samochodów, które zostały teraz dodane. Obejrzyjmy go. Jak on wygląda? Podoba wam się ta fura? To nie jest pierwsza gra, w której Kuntasza dodali. Chyba już jest w Motorfeście. Jest w The Crew 2 chyba nawet był ten Kuntasz. I nawet w Need for Speed Unbound jest ten samochód. Więc Forza Horizon 5 jest tak naprawdę na końcu. Nie jestem pewny co do The Crew Motorfest, dajcie znać.
I tak jak napisał Klepciu, jak każde inne Lambo. Kopiuj wklej z jakiegoś Aventadora albo coś takiego, co? No, po prostu Lambo. W środku Lambo. Zegary Lambo. Maska Lambo. Na zewnątrz Lambo. No to jest po prostu skin na Aventadora jakiegoś. Nawiązuje do tego kuntasza, prawda? Starego. Te tutaj wloty po boku. Dach jest taki bardziej zaokrąglony. Ale taki kwadratowy ten tył nieco, no i przód oczywiście. Teraz w sumie jest dzień, jestem ciekawy jak wyglądają te retrowave ozdoby na autostradzie. Też sobie tam zaraz zajedziemy. Chodźmy do Forza Vista, zobaczmy o co chodzi w tym aucie. Z przodu mamy bagażnik. To chyba był przez jakiś czas koncept, nie? Był koncept chyba w The Crew? W którejś grze był koncept tego kuntasza, zanim faktycznie pojawił się... Czekaj, nie da się tutaj przyjrzeć, co on ma pod maską? Czy to jest V8? Nie, V12 tam jest. Tylko wydawało mi się, że jest emblemat V8, co by było dziwne, jak na Lambo. Nie ma jakiejś rewelacji, prawda? Po prostu auto sportowe. Nowoczesne auto sportowe. I cyk, zamykamy. Dobra. Czy będzie jakiś pakiet tuningowy? To jest ciekawe. Czy będzie jakiś na przykład bodykit? Nie ma nic. Słapy, zobaczmy. Jeden jest. Ej, no kurde, ten dźwięk. To jest jak każde inne Lambo brzmi. A czekaj, może jak wydech zmienimy? Nie ma nie ma. Wiesz, ja lubię Need for Speeda, dlatego że jak tam dodaję jakieś... Na przykład teraz dodali tam trzy nowe auta, ale te dwa nowe auta i dodali Mitsubishi taką wersję specjalną z Undergrounda jedynki. Ale chodzi mi o to, że jak tam dodają na przykład te dwa auta możesz sobie naprawdę świetnie przerobić. Możesz dużo z tym samochodem zrobić, jeśli chodzi o tuning wizualny. No naprawdę możesz przebudować samochód, że będzie wyglądał zupełnie inaczej. A jak tutaj do Forzy dodadzą z 5 samochodów nowych, nie? Takich, których w grze nie było jeszcze wcześniej, to masz takie, okej, kolejne 5 samochodów. Na ten moment to tak naprawdę najbardziej ucieszyłoby nas to, gdyby dodali Monster Trucka do Forzy Horizon 5, prawda? Wiecie, tego Hot Wheelsowego takiego. To by nas chyba najbardziej ucieszyło, bo byłby to faktycznie jakiś ciekawy samochód. Nie? A dodaję... Ej, fura jest super egzotyczna. Naprawdę każdy z nas by był mocno podjarany, jakby w rzeczywistości się nią przejechał. Tak? Ale tutaj w Fordzie na nas ona nie robi takiego wrażenia. No bo jest pierdyliard innych tego typu samochodów wyścigowych, których nawet nie jesteśmy w stanie spamiętać, nie? To jest dosyć ciekawe, że jest po prostu za dużo tych samochodów i nowe auta nas kompletnie nie cieszą, przynajmniej mnie tutaj. Mimo że kuntasz jest naprawdę wspaniałym samochodem. Zobaczmy jeszcze fabryczne kolory. Tutaj mamy sporo... Wow, ale ten niebieski wygląda świetnie. O kurde, mega czarny. Taka szaruwa, żółty, czerwony, nie czerwony. Ty, ale ten niebieski rozwala łeb. Nieźle to wygląda. O, wywalimy ten spoiler, ja tylko go dodałem, bo chciałem w sumie uzyskać więcej przyczepności. Bo ten, wiesz, standardowy spoiler, nie można go regulować. Patrzcie, jak serwery są obciążone, ale czym? Przecież... coś oni kombinują z tą Forzą, mówię wam. Coś się dzieje. Chyba szykują prezentację Forzy Horizon 6. No nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Ej, patrz, ten spoiler z tyłu obniża statystykę samochodu ogólną. Te dokładki z przodu pasują, ale może... O kurde, mocno one obniżają staty. Znaczy podwyższają w sumie. Możemy dodać mocy na standardowym silniku. Co to za Lambo? To jest Lamborghini Countach z 21 roku. LPI 800-4. O! Jest tutaj dla przykładu stary kuntasz obok. Że
możemy sobie obejrzeć. Ty, jaki się tu zlot fajny zrobił, pogoda taka idealna. Ej, ale giga to wygląda, ja robię fotę. Fajnie, lubię takie rzeczy, takie foty. Tutaj mamy taką trochę retrospekcję, nie? Nie widać tak dobrze cieni, cienie nie są takie ostre, wtedy zdjęcia super wychodzą. Dobra, przejdźmy się tym teraz. Wymaksowałem w pasie S1. Można by było mocniej furę zrobić, oczywiście, jakby ktoś chciał. Wygrunowy, dzięki za suba. Dzięki bardzo. Kto dostał suba? Ktoś dostał suba. Młody M chyba. No. Ciekawe. Ktoś sypnął subem. Dziękujemy. Dobra, mamy pas startowy. To nieźle. Ale już tutaj przyspieszać nie chcę, nie? Przy tych wyższych prędkościach, wiadomo. Myślę, że coś tam będzie, ale raczej nie będzie tak widowiskowo jak w dzień, jak w nocy, nie? Strasznie nie podoba mi się kierownica w tym Lambosie. Ona jest chyba z jakiegoś włókna węglowego albo coś, ale wygląda jak z jakiegoś dużo starszego Lambosa tutaj. Bardzo, jaka ekipa. Fajnie to wygląda. To jest jeszcze jedno Lambo z tego pakietu wyścigowego. Chyba było 2 miesiące temu dodane, tam z przodu pojechało. Ale fajnie wygląda teraz ta grafika, nie? Pogoda i tak dalej. Teraz ta grafika jest taka super szczegółowa. W Dekru Motor Fest na przykład. Czasami Dekru Motor Fest potrafi wyglądać naprawdę nieziemsko, a czasami wygląda no tragicznie. Ja myślę, że oni faktycznie powyłączali część serwerów już i oddelegowali, żeby obsługiwać Forza Horizon 6. Nie wiem, no to jest moja jakaś dzika teoria. No, takie mam wrażenie. Patrzcie, jaka mgła! Ja dawno w takich warunkach pogodowych tu nie jeździłem. O, ale fajnie to wygląda. Ty, nie widzę asfaltu. Co tu się porobiło? Mam wrażenie, jakbym dojeżdżał do jakiegoś domu Drakuli albo coś takiego. Taki klimat jest, nie? Skąd ta mgła? A co do Lambo, to Lambo prowadzi się jak Lambo, no. Fajnie, że wywaliłem to ospoilerowanie, bo w klasie S1 jest niepotrzebne moim zdaniem. W 100% wystarcza to, co on jest standardowo ubrany, nie? Lep, czy ty masz pierwszy poziom? Zdegradowało cię. W tym roku powinno być Forza Horizon 6. No właśnie! Mówię wam, ej, jak będzie ten Xbox Showcase, albo 9, albo 6 czerwca to ma być, 2024 roku. To odpalam live'a i oglądamy razem.
Myślę, że powinno być. Myślę, że powinno być, ale oglądamy, będziemy oglądać razem. Jestem strasznie ciekawy. Wiosna 25? No, oby nie, oby nie. Nie, no gdzie na wiosnę? Jak już wyjdzie jakaś nowa Forza, to na ten, na jesień. Wiosna to jest przeddzień sezonu ogórkowego, w którym nic się nie dzieje, więc wyrzucanie wtedy jakiejś takiej większej gry to jest strzał w kolano. Tylko i wyłącznie jesień. Wiosna to jest czas na premiery gier takich indie, takich niezależnych. Mówię wam, to musi być jesień. To jest głupie, nie? No bo patrz, jak kto ma najwięcej czasu grać w gry? No osoby, które chodzą do szkoły, tak? No bo w wakacje, w lato mają najwięcej czasu na granie. A najfajniejsze premiery są na jesień, wtedy kiedy już te osoby, które mają najwięcej czasu na granie w ciągu roku, nie mają czasu na granie, bo muszą chodzić do szkoły, nie? Głupie to jest. Powinny być właśnie wszystkie premiery na wiosnę, tak żeby w wakacje było sobie w co pograć, prawda? O, przy okazji, tak wygląda sobie nocą nowy kuntarz. Tutaj jakieś takie podwójne te... O, podwójne te światła ma z przodu. Ładnie wygląda, no. Chyba nawet w GTA 5 był ten kontaż pod jakąś tam dziwną nazwą. To już ho 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 jakiś czas temu. Nie wiem czy nie ze 2 lata temu nawet w GTA Online. Ale Forza, no... No Forcy postanowili dodać na samym końcu. Wygląda na to. No, dobrze, że jest, aczkolwiek chyba takiego wrażenia nie robi, nie?